Dlatego, że tego sprzętu jest tu naprawdę dużo. Którzy prowadzili te auta, którzy byli kierowcami, którzy narażali swoje życie, zdrowie na promieniowanie. Proszę, i do takich sytuacji również dochodzi. Jedziemy po lesie, jedziemy drogą i nagle okazuje się, że proszę, drzewko. Zastanawiamy się właśnie w tym momencie, co z tym zrobić. Czy drzewo przesuwać, próbować przesuwać, będzie ciężko, czy pociąć, nie ma czym. No dobrze, to chyba w takim razie pójdziemy piechotą. I co wy na to? Da się? Da się. No żeby nie było, że sam. Poza tym zobligowano mnie do tego, żebym powiedział, że odpierdoliliśmy drzewo. Odpierdoliliśmy. Proszę bardzo, jedziemy dalej. Dobrze, ale po co było wywalanie tego drzewa? Po co było otwieranie przejazdu? A po to, że przywiozłem was na Rosochę, w miejsce, w którym jest sporo pojazdów, które używane były do utylizacji tego wszystkiego, co brało udział w akcji ratunkowej w czasie awarii w Czarnobylu. Rosocha, proszę bardzo. Określenie góry sprzętu nabiera zupełnie innego znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że tego sprzętu jest tu naprawdę dużo. Prawdziwe góry. Góry metalu, góry stali, góry innych dosyć dziwnych materiałów. Plastiku również. Samochody. Mniejsze, większe. Przede wszystkim, jak sami możecie zauważyć, są to kabiny pojazdów. Pojazdów przede wszystkim ciężarowych, bo to było w tym momencie najważniejsze, aby wywieźć pył, wywieźć elementy, wywozić wszystko, co się tylko da. No i oczywiście dostarczać również na teren elektrowni wszelkiego rodzaju piasek i inne produkty. Nawet szczerze powiem, nie wiem do końca jakie, które miały spowodować, że skutki awarii, cement, o też cement był oczywiście, i beton i temu podobne, które miały zniwelować skutki awarii w czarnobylskiej elektrowni atomowej. Dziwnie to brzmi, cmentarzysko pojazdów, ale w tym wypadku rzeczywiście to jest cmentarzysko pojazdów. W tym wypadku to drugie już określenie, o którym wspomniałem, jest naprawdę bardzo adekwatne do tego, co tutaj widać. Bazie, przyroda, która budzi się do życia, bowiem wiosna tutaj w strefie pojawia się w tej chwili coraz bardziej. No i z drugiej strony ta tragedia ludzka. Te samochody, ci ludzie, ich tu oczywiście nie ma. Mówię o tych, którzy prowadzili te auta, którzy byli kierowcami, którzy narażali swoje życie, zdrowie
na promieniowanie, dzięki którym tak naprawdę udało się trochę zniwelować to wszystko, co wydarzyło się po wielkiej awarii. No i te pojazdy w tej chwili tutaj dogorywają. Są pocięte na części, większość tych części pójdzie na złom. Cała reszta zostanie zutylizowana za jakiś czas. Dlatego mówię, że jest to cmentarzysko, szczególnie, że dziwne odczucia. Jak się tutaj chodzi, to rzeczywiście czuć, że coś tu się wydarzyło niedobrego. Moim zdaniem dużo ciekawsza część tego złomowiska. W tym miejscu jest bardzo dużo autobusów. W tym miejscu złożono, zgrupowano pojazdy, które woziły ludzi. Jak sami widzicie, z jednej i z drugiej strony tutaj i tutaj te autobusy dogorywają. Niesamowite uczucie, niesamowite miejsce. Są momenty, że rzeczywiście ciarki przechodzą po rękach, a jeżeli chcielibyście zobaczyć, tam jest kawałek śmigłowca. O, z tamtej strony. Tam jest kawałek śmigłowca. One w tym wypadku coraz ciężej, bo zostały pocięte i wywiezione i tak naprawdę to chyba nikt nie wie gdzie. Ktoś na profilu Czernobyl24 pytał mnie o silniki, które tutaj można znaleźć. O to pytaliście? Jest ich tu kilka. Jest również kilka elementów aluminiowych, mogących świadczyć o tym, że są to helikoptery, bo nie sądzę, żeby było to coś innego. Aczkolwiek, tak jak mówię, nie znam się absolutnie na takim sprzęcie. Nie mogę stwierdzić, czy jest to silnik odrzutowy, czy nie. Tak, to są silniki. Na pewno są to silniki od pojazdów latających, tyle mogę być pewny. Jest niewiele silników od samochodów. Jak sami widzicie, samochodów jest tu sporo. To jest auto strażackie najprawdopodobniej. Jest kolejny element, tutaj jest kolejny element od silnika samolotowego. Tutaj również na dwóch skotach. Jeden skot po mojej prawej stronie. I tutaj po lewej. Tego chciałbym Wam właśnie pokazać. I na tym samolocie, na tym transporterze na górze mamy również silniki.